przypomnieć mieszkańcom, a szczególnie jego młodszej części, jak to kiedyś bywało i że czasy były ciężkie, że było trudno, że nie było tak słodko, jak jest obecnie i że trzeba cały czas o tą wolność się martwić i dbać, tak, dopieszczać to, co mamy w tej chwili. Co dzisiaj w programie? Bo w programie przede wszystkim no, inscenizacja, tak? Kawałek żywej takiej historii. Staraliśmy się ubrać jak najbardziej realistycznie, by to oddawało klimat tamtego czasu. Tak? Stąd pojazdy z tamtej epoki, stąd te nasze stroje. Może czasami niedoskonałe jeszcze, ale będziemy się starać poprawiać to. Zaplanowaliście także wizytę osób represjonowanych? Tak, no zaproszone zostały osoby, które mają wiedzę po prostu na ten temat i mogą powiedzieć znacznie więcej niż my, chociaż ja też doskonale to z autopsji pamiętam, aczkolwiek nie czuję się osobą represjonowaną. No, słodko nie było, ale też nie było dramatycznie. Tańczy z nami niewinna krew, tańczy też robotniczy gniew. Wojsko gra, milicja rżnie, a dyryguje KGB i SB. Reżimowe tango, tango reżimowe, grzecznie tańcz, bo dostaniesz pałą w głowę. Mało jedz i mało pij, już nam szykują i torbejki. Reżimowe tango, tango reżimowe, twardogłowi robią nową odnowę. Czerwony szpan, wojenny styl, a ty narodzie bez szansy gnij. Panie prezydencie, jak pan wspomina właśnie 13 grudnia? No, drodzy państwo, właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo ja doskonale pamiętam ten, bo to też była niedziela, 34 lata dokładnie temu. 13 grudnia w niedzielę, ja pamiętam, byłem chłopakiem dorastającym. To z tego co pamiętam była 7 klasa wtedy szkoły podstawowej, kiedy rzeczywiście 13 grudnia 81 roku, sroga zima, bo była, pamiętam, mroźna zima i wielkie zaskoczenie, bo oczywiście telewizji nie można było włączyć, były tylko dwa programy telewizyjne, ale one po prostu nie działały. No i taka właściwie konsternacja, co się dzieje, co się stało. No i zaczęły pojawiać się, pamiętam, takie pierwsze informacje o wojnie w ogóle. Nie tylko o stanie wojennym, ale o wojnie, co nas wszystkich oczywiście zmroziło, bo wiadomo, z czym się wojna kojarzy. Także ten czas po prostu pamiętam. Niezwykle mroczny, trudny czas, później zajęcia odwołane w szkołach, bo to się nałożyły do tego takie trudne warunki atmosferyczne i klimatyczne, także no to rzeczywiście był trudny czas dla Polaków, dla polskiego społeczeństwa. Czuć było po prostu to napięcie, chociaż ja jeszcze może nie miałem takiej pełnej świadomości, ale było czuć napięcie w naszym kraju, że coś się zaczyna dziać, coś się zaczyna zmieniać. Halo obywatelu, proszę zatrzymać. Obywatelu. Poprosimy o dokumenty do kontroli. Stan wojenny. Dzień dobry. No dawaj, Wojsko Polskie, Milicja Obywatelska, prosimy dowód osobisty do kontroli. Proszę uprzejmie. Telewizja, 34 lata, nie możemy dojść. Zadać do czynienia za represję. Proszę. Grubsza sprawa. Myśmy chcieli tylko wylegitymować, nie widzieliśmy, że tak na grubo trafimy. Właśnie, ale kogo trafiłeś? Rzeczpospolitej Polskiej nie przysługuje. Oddala wniosek. Byliśmy represjonowani trzywiatowie w grupie 70 osób, mężczyzn. 3 miesiące kopaliśmy doły. I do dzisiaj po 34 latach nikt nam nie chce w ogóle nas wysłuchać. Nie ma ustawy takiej, żeby dostać jakieś zadośćuczynienie w tej sprawie. I dlatego pofatygowałem się przyjść do was i coś nie coś poruszałem kiedyś sprawę właśnie w bibliotece była. To tylko się mówi, jak jest rocznica, prawda, 13 grudnia i tak dalej. Poza tym nic więcej się nie dzieje. Każdy umywa ręce, rządy się zmieniają, a my 34 lata nie możemy żadnych praw dojść. 13 grudnia jako uczeń klas szkoły średniej spowodował, że zacząłem działać po prostu. I taka była sytuacja. Później okazało się, że nasza działalność opozycyjna spowodowała, że znaleźliśmy się w więzieniu.
I cała historia zaczęła się toczyć dalej. Mówiąc od dzisiaj, o 13 grudnia, akurat przypada 34. rocznica, pogoda zupełnie nam nie sprzyja. Wtedy był mróz, zimno. Z województwa włocławskiego blisko 100 osób zostało internowanych, uwięzionych przez władzę. Były podjęte działania likwidujące NSZZ Solidarność na terenie całego kraju. Czyli był to czas naprawdę dla nas smutny, o którym musimy pamiętać. Tutaj dziękuję dzisiejszym organizatorom, Maćkowi Kowalczykowi w szczególności, że jest taki pewien sygnał na przyszłość. Mamy w przyszłym roku 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Mam nadzieję, że zjednoczymy tu siły i wspólnie zaprezentujemy coś więcej. Bo o tych czasach trzeba pamiętać. Dzisiaj zresztą widzimy, że przez te lata, które minęły już od uzyskania wolności przez Polskę, jest wiele osób, które walczyły naprawdę o tą wolną Polskę. Działacze Solidarności, którzy dzisiaj są biedni, nie mają wsparcia, żyją na niskich emeryturach, a wtedy, w tych latach i miesiącach stanu wojennego, oddawali naprawdę wszystko, co mogli oddać. I o tym trzeba pamiętać. I tak zachęcam was, państwa, do tego, żebyście właśnie mówili o tym, jak najwięcej pokazywali. A dzisiaj, 13 grudnia, szczególnie zapraszam o godzinie 17.15 przed Zakładem Karnym w Mielęcinie, przed tablicę pamiątkową, którą Stowarzyszenie Osób Represjonowanych zainstalowało parę lat temu. I później msza w katedrze o 18 godzinie. Dobry. Tak! Dobra. Pokaż. Fałszywy! Zabijamy gościa! Zabijamy gościa! Fałszywy dowód!